Raport z Ukrainy i rozmowy o Ukrainie na podróży bez paszportu. Tradycyjnie spotykamy się o poranku, środa 18 maja, 84 dzień rosyjskiej inwazji. Zachęcam do subskrypcji tego kanału, do obserwowania profilu Michała Marka na Twitterze, który dzisiaj przedstawi Państwu najważniejsze informacje. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. W dniu 17 maja Rosjanie zaktywizowali się, jeżeli chodzi o ostrzał rakietowy i artyleryjski. Rosyjskie rakiety spadły na obiekty infrastruktury wojskowej w obwodzie lwowskim. Między innymi w okolicy Poligonu w Jaworowie. Rosjanie ostrzelali również obiekty cywilne w obwodzie Czernichowskim i Sumskim. Rosjanie ostrzeliwali również miejscowości przyfrontowe. W Bachmucie, na przykład, rosyjska rakieta trafiła w blok mieszkalny. Na północy, jeżeli już chodzi o sytuację na froncie, na północy inicjatywa po stronie ukraińskiej. Potwierdzają się informacje o przekroczeniu przez ukraińskie siły linii Dońca Sywierskiego na północy i przejęciu kontroli nad kilkoma miejscowościami po jego, wschodnim, po jego wschodniej stronie. Możemy spodziewać się rozwoju sytuacji na tym obszarze w stronę korzystną dla Ukrainy, to znaczy obwód w obwodzie hercojskim nadal inicjatywa, i tutaj sukcesy właśnie po stronie ukraińskiej. Sytuacja jednak jest nieco on bardziej odmienna, im bardziej ukierunkujemy się na wschód. Nadal ograniczone działania na kierunku słowiańskim, nadal nie dochodzi do poważnej aktywizacji Rosjan właśnie w okolicach Izjumu. I tutaj chodzi o uderzenie prowadzone z Izjumu na y, zachód, i iz na południe w stronę słowiańska. Rosjanie mają się tu nadal przegrupowywać i wzmacniać swoje siły. Rosjanie obecnie mają się jednak koncentrować na ataku na jedną z miejscowości, to jest Dowchenki, aby tam polepszyć poprzez właśnie to uderzenie, wzmocnić, polepszyć swoje pozycje wyjściowe do potencjalnego właśnie potężnego uderzenia w stronę słowiańska. Dalej na Wschód bardziej aktywne walki w okolicach Lemanu. Strona rosyjska donosi o, cał, o przejęciu całkowitej kontroli nad miejscowością Drobyszewo, to jest na północ od Lemanu. Informacja ta nie jest potwierdzona. Wczoraj trwały jednak zacięte walki o daną miejscowość. Możemy przypuszczać, że Rosjanie wzmocnili tu swoją obecność, zajęli mm, jej okolice, czy też właśnie część tej miejscowości, czy też bezpośrednie okolice. To jest jeden właśnie z elementów prowadzenia działań mających na celu Wzmocnienie właśnie tu, okrążenie miejscowości Lyman od północy, może nie okrążenie, ale właśnie tu rozszerzenie swojej kontroli nad właśnie okolicą tej miejscowości, od na, na północ od niej. Dalej na wschód najbardziej zacięte walki. To znaczy Rosjanie starają się dojść do granicy obwodu ługańskiego, dążąc do okrążenia Lisiczańska i Siewierodoniecka. To na tym odcinku koncentrują się właśnie rosyjskie uderzenia. Znajdujące się tam ukraińskie jednostki miały z kolei zostać wczoraj wzmocnione, tak aby nadal stawiać zacięty opór. Yy, zacięte walki od Słowiańska w stronę właśnie południową aż do Doniecka. Cały ten odcinek frontu tutaj właśnie zacięte walki przy czym najbardziej sytuacja yy, poważna wydaje się być właśnie w okolicach Sowiedztyniecka i Lisiczańska. Rosjanie również prowadzą yy, no, mocne uderzenie, potężne uderzenie w stronę miejscowości Soledar. I Bachmut, tak samo miejscowości Kurachowe, Marinka, Abdiivka, tutaj jest właśnie trwa poważna aktywizacja, nie tylko uderzenia, ale właśnie nie tylko szturm pozycji, ale również uderzenia artylerii, przy czym Rosjanie jakby koncentrują się jednak przede wszystkim na próbach wzmocnienia tu swojej pozycji, aby gdzieś w przyszłości okrążyć właśnie Sieradonieck i Lisiczańsk. Niestety na tym kierunku, to znaczy właśnie od Sieradoniecka na południe, tutaj Rosjanie Pojawiają się informacje wskazujące na to, że Rosjanie osiągają ograniczone sukcesy. Zarówno w okolicach Sierrodoniecka, jak i na południe sytuacja ma być ciężka. Na południe od Sierrodoniecka, w, w stronę samego Doniecka, sytuacja ma być ciężka. Jednakże nie ma mowy o złamaniu ukraińskich linii obronnych, o sukcesach Rosjan, które mogłyby wpłynąć na rezultat wag o Donbass. Rosjanie poinformowali w tym kontekście o przejęciu kontroli nad miejscowością orychowe na, na północ od popasnej. Nie ma na to jednak potwierdzeń w postaci nagrań. Możemy przypuszczać, że Rosjanie jedynie zbliżyli się do tej miejscowości, przy której, o którą już walki trwają dłuższego czasu. Najbliższe dni będą przejawiały się koncentracją Rosjan na uderzeniu z okolic Popasnej, co ma na celu rozszerzenie klina wbitego w ukraińską linię obrony w tej okolicy i zaburzenie właśnie obrony Zwiżdoniecka. Priorytetowym kierunkiem ma być również kierunek Bachmutowski. Wczoraj Rosjanie mieli wzmocnić atak na tych dwóch właśnie wspomnianych kierunkach, używając m.in. helikopterów szturmowych, około 15 maszyn łącznie. Na południu z kolei Rosjanie koncentrują się nadal na ostrzale artyleryjskim ukraińskich pozycji, m.in. na kierunku właśnie Zaporowskim-Krzyworowskim. Tutaj Rosjanie mają również wzmacniać zajęte już pozycje, przygotowywać infrastrukturę do obrony, szczególnie. Tu na kierunku południowym, na wschód od Zaporoża, Rosjanie prowadzą próby zajęcia w miejscowości Orychowe. To jest taki, można powiedzieć, jeden z obszarów, gdzie Rosjanie na południowym odcinku starają się prowadzić, właśnie rozwijać uderzenie. Z Mariupola nadal dochodzą informacje o ewakuacji części żołnierzy, o prowadzeniu tego procesu. Nadal ich los niepokoi. Można odnieść wrażenie, że Kreml może w dowolnym momencie zerwać umowę, co no, niestety może zakończyć się tragedią dla. Rannych, ewakuowanych żołnierzy. Tu sytuacja nadal jest nie do końca jasna. Czekamy na dalszy rozwój przekazów. No, oficjalne komunikaty strony rosyjskiej niestety sygnalizują, że może, może tutaj pojawić się niespodziewany, niespodziewany zwrot, niespodziewany problem i Rosjanie, Rosjanie mogą zerwać po prostu warunki ustalone wcześniej. Jeśli chodzi o sytuację na froncie wojny informacyjnej, Rosjanie kontynuują działania z zakresu deprecjacji obrazu Ukrainy i wybielania obrazu Rosji. To są takie właśnie stałe punkty, na nich się koncentrują. Kremlowskie ośrodki propagandowe koncentrują się również na deprecjonowaniu obrazu obrońców zakładu Azovstal. Kremlowskie autorytety obrażają obrońców, wyzywają, kreują ich na nazistów. No, starają się po prostu budować jak najbardziej czarny PR właśnie wokół obrony Azowa. Rosyjscy żołnierze przy tym krowani są na zwycięzców, na siłę dobra, siłę niosącą pokój i neutralizującą tych nazistów i tym podobne. Niepokoją komunikaty niektórych polityków rosyjskich, o czym już wspomniałem, które wskazują na to, iż istnieje na Kremlu frakcja, która chce zerwania umów i zablokowania procesu wymiany jeńców, no, co może zakończyć się de facto rzeźbą jeńców lub torturami przed pokazowym procesem sądowym. Na kierunku polskim. Rosjanie wczoraj ograniczyli działania, ukazała się niewielka ilość materiałów kreujących, kreujących skrajnie negatywny obraz Polski, ale to raczej jednodniowa, chwilowa przerwa. Ogólnie bez zasadniczych zmian Ukraińcy odnoszą sukcesy na północy, na południu relatywnie ograniczone działania. Rosjanie prowadzą aktywne działania na Donbasie. Są miejsca, w których, Ukraiń, w których sytuacja Ukraińców nie jest dobra, na przykład okolice Popasnej. Sytuacja jest jednak cały czas stabilna, choć działania Rosja na Donbasie przynoszą im pewne ograniczone sukcesy. Michał Marek, podsumowanie. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie.